Cześć, witam Was w moim programie. Dzisiaj wracam z kolejnym poradnikiem. Zrobiło się strasznie gorąco i ciężko jest się skupić na czymś przez dłuższy czas, dlatego dzisiaj szybki poradnik o tym, jak zrobić tak zwane cinematic bars, czyli takie paski na dole i na górze ekranu. Jedni to lubią, inni nie. Tak czy inaczej czasami dodają one klimatu takiego filmowego. Jest to bardzo proste, zostań ze mną, a zaraz zobaczysz, jak to zrobić. Ale najpierw przejdę gdzieś, gdzie się trochę chłodzę, bo jest naprawdę masakrycznie gorąco. Tak dużo lepiej. Słuchajcie, możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy, wyszukujecie sobie takie paski w internecie. Wiele osób udostępnia je za darmo. Możecie je ściągnąć w odpowiedniej rozdzielczości. Wrzucacie sobie na swój timeline, na jedną ze ścieżek i macie gotowe paski. Ale co jeżeli chcecie mieć efekt obniżania się tych pasków albo podnoszeniu? No to tutaj już musimy zastosować trochę inną metodę, ale ona też jest bardzo prosta i zaraz Wam pokażę jak. Tylko najpierw się trochę zrelaksuję w tym basenie. Dobra, trochę opływaliśmy. Słuchajcie, ale do rzeczy. Drugi sposób na uzyskanie takiego efektu. A więc tworzymy adjustment layer z WASP. Wrzucamy ją sobie na nasz timeline, powyżej naszego klipu filmowego. Wyszukujemy efekt crop, przerzucamy go sobie właśnie na tą warstwę adjustment layers i tam mamy cztery wartości, interesuje nas tylko wartość top i bottom. W tych wartościach wpisujemy jakieś odpowiednie cyfry, im większe, tym te paski są szersze. Ja wpisuję więcej, moja wartość to jest 12.3. Wy możecie wpisać według własnego uznania i mamy paski i na górze i na dole ekranu. Jeżeli chcemy natomiast je zanimować, więc na początku naszego filmu dodajemy keyframe i wrzucamy wartości 0. Przesuwamy kilka klatek do przodu. Ile klatek to już zależy od Was. Im więcej klatek, tym ten efekt będzie się tworzył wolniej. I tam tworzymy kolejny keyframe i wpisujemy wartości top i bottom 12.3 na przykład. I mamy już efekt opuszczania się tych naszych pasków. Natomiast oczywiście, jeżeli chcemy zrobić to w drugą stronę, to przed końcem naszego klipu, kilka klatek przed końcem, robimy keyframe, wpisujemy wartość 12.3 na przykład, tak, top i bottom, przesuwamy do końca klipu, zerujemy te wartości i efekt chowania się pasków gotowy. Dzięki wielkie za oglądanie, dzisiaj taki szybki poradnik, bo naprawdę jest gorąco i trudno się skupić. Jeżeli podobał Ci się film, zasubskrybuj, daj lajka, to naprawdę dużo znaczy. Uderz w dzwonek, wtedy będziecie dostawali informacje o moich nowych filmach. I to wszystko, słuchajcie. Dzięki wielkie, widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.